Siemanko, z tej strony MJack i dzisiaj zagramy sobie w Bendy and the Ink Machine. Nie biorę continue, bo ja tam sobie pograłem chwilę w ten pierwszy chapter, chciałem się zapoznać mniej więcej jak to działa i tak dalej. Już rozumiem. Znalazłem tam chyba cztery rzeczy i reszty nie potrafiłem. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Chociaż mniej więcej wiem, zwłaszcza, że widziałem u... Boże, wystraszyłem się tego. Zwłaszcza, że widziałem u youtuberów już... Hey, here's my old desk. Przechodzili. I wasted so much time in this. Ale po pierwsze, był jakiś update, który dodał takie przejście, którego nie było. Po drugie... Nie wiem, czy to była kwestia przypadku, czy nie. Ale też drzwi mi się otworzyły. I tam było normalnie dalej przejście. Teraz są zamknięte. Ale później się pewnie otworzą. Dobra, chodźmy tutaj do tej ink machine. So this is the ink machine, huh? Wonder how you turn it on. Dobra. Nie wiem dlaczego, ale te drzwi były uchylone wtedy. W momencie, kiedy poszedłem właśnie tutaj, ta deska spadnie. Troszkę się tego wystraszyłem. O, widzicie? Wcześniej, jak tutaj był Borys, to nie miał klucza w sobie, tylko po prostu był taki. Klucz był schowany gdzie indziej. Więc widać tutaj randomowość chowanych rzeczy. Też dobrze. No i ta magiczna deska, kiedy tam wejdę i wyjdę, zmieni się w Bendiego. Fajnie zrobili to, że teraz jak zbieram te rzeczy, ja muszę przyjść, kliknąć E na dane odpowiednie miejsce i dopiero kładzie mi tą rzecz. Nie przestraszcie się, siema. Ważne jest to, że jak krzesło możemy przestawiać, tak tego nie możemy wywrócić. Dobra, no to bierzemy. No to jest... Czy tutaj czegoś nie ma? Nie ma. I teraz będą chyba te drzwi otwarte, z tego co pamiętam. Tam też były pochowane rzeczy. O, widzicie? Są uchylone. U innych youtuberów tego nie było. W sensie... O. W sensie jak nagrywali to przedpremierowo, nie wiem jak to nazwać. Możliwe, że twórcy po prostu kapli się, że troszkę taka słaba jest ta fabuła, to troszkę do chaptera pierwszego dodali miejsc. I tu jest drugie tajemnicze przejście, które jest zabudowane. Tam widać schody. Teorie są dwie. Jedna. W chapterze trzecim, jeśli mogliście widzieć u kogoś, no ja na przykład u Elevena widziałem. Jest moment, kiedy przebijacie się przez deski, przebijacie się, tam jest otwarty pokój, tu jest zabity deskami. Znaczy przejście, może tak. I kiedy pójdziemy tu, bo tam nam się sikierka kończy, nie możemy przejść, wyskakuje nam Bendy. I kiedy już się wycofujemy, tutaj jest otwarte przejście, w sensie te deski tak jakby niszczą się. Więc interesuje mnie, czy jeśli w pewnym momencie, kiedy właśnie przyjdziemy tutaj, to będzie zabudowane i Bendy tutaj nam wyskoczy, czy jeśli bym nie poszedł tu i tam pobiegł, albo zamiast do exitu właśnie tam, czy nie byłyby otwarte te przejścia, żeby nie było ciekawiej. Ale to sobie sprawdzimy w innym odcinku, dzisiaj chcę po prostu przejść tylko ten chapter. Na tyle, na ile mogę. Nie chcę mi się tego słuchać. Boże, pańczyna. Tutaj nie będzie tego bendiacza teraz. On będzie dopiero wtedy, kiedy będę szedł odpalić tą maszynę, która tu jest. O, koło zębate się znalazł. Kuźwa, wcześniej go znaleźć nie mogłem przez pół godziny. Tak jak już mówiłem chyba, grałem dzisiaj troszkę w solo, chciałem zobaczyć. Tam mówiłem, bo przecież było tam znaczek continue. Chciałem się przyzwyczaić do chodzenia przecież. No tak, mówię. Dzieci. To było interesujące miejsce, znaczy interesująco pokazane, znaczy takie... Ni to deski, ni to nic, wszystko w jednym kolorze.
To wygląda bardziej na koszmar niż jak na taką faktyczną placówkę. Już. Boże, te partikle mnie tak strolowały. Wydawało mi się, że coś tam się zaświeciło. Tu jest śmieszny bóg, którego znalazłem, tylko muszę to... Kurde. Odpowiednio zrobić. Da się wskoczyć na ten słupek. Kurcze. Jakoś się dało na niego wskoczyć, tylko już nie wiem jak. O. No nie, no i spadłem. Tak się interesowałem, czy jak na przykład właśnie tu się nie wskoczy, tu nie jest nic ukryte, ale nie ma. Interesujące jest to, że te przejścia są zabite takimi dyskami, jakie możemy niszczyć sikielką, tylko że tu sikiery nie ma. Inna rzecz jeszcze jest interesująca. A mianowicie taka, że... No można to brać pod dwie rzeczy. Numer jeden to jest koszmar, numer dwa... Może to jest faktycznie jakaś placówka, tylko... Nie wiem. Dyslektykiem jest, nie wiem jak to nazwać. A co do tych przejść, to są też dwie teorie. Nie wiem, czy już w końcu je powiedziałem, czy nie. Jedna jest taka, że to jest przejście, które możemy właśnie uciec, kiedy nas goni Bendy. A druga sprawa to jest... Okej, okay, that's all. Serio? Już wszystko zebrałem? Co tak szybko? Że to są właśnie te rzeczy, żeby tam uciec miejsca, albo to są miejsca, z których twórcy, wiedząc, że tu jest tona pozamykanych drzwi tylko i nic tak naprawdę nie ma, może pomyśleli sobie, że ulepszą ten chapter pod tym względem, że skoro w drugim i trzecim chapterze uciekamy z podziemi, to żeby było chociaż wejście jakieś z tych podziemi. Żebyśmy mieli gdzie wrócić. Dlatego tam są takie dwa przejścia. Oj, zobaczcie. Tutaj ogólnie już się pojawiały te rzeczy, a ja muszę podejść i je położyć. To się tak fajnie zapada i się zapala światełko. Tak fajnie. Teraz te rzeczy leżą, a nie tak latają w powietrzu. Low pressure. Teraz lecimy do tamtego przycisku flow. Floating unstoppable now. Nieważne. Teraz nam ten Bendy wyskoczy tak za rogu. Powiem wam, żebyście się nie wystraszyli, bo ja wiem. Ja wiem, kiedy to wyskoczy. Teraz, uwaga, tu. Siema. Ja wiem, kiedy to wyskoczy, poza tym i tak bym się tego nie przestraszył. Tu nam się włączy to. Projektor sam z siebie. Tego, że ten pokój zacznie tonąć, to albo nie pamiętam, albo tego nie było. Interesująco. Woda jak w Minecrafcie, kurde, leje się do jakiegoś stopnia, a później wcale. I teraz najlepsze. A nie, jeszcze nie, jeszcze muszę odpalić. Dobra, zapomniałem. Jeszcze muszę tam kliknąć, kliknąć. Muszę jeszcze przeciągnąć dźwignię, dopiero to zadziała. Widzicie? Teraz coś poruszę tak fajnie. No nic, włączamy! Let's do this shit. Chcę zobaczyć Bendy'ego. Jeszcze tak zgasły światła. Creepy. Nie przestraszcie się, bo on teraz tak wyskoczy. Tutaj, jak podejdę. O tu. O, fuck, ulepszyli go. Ja. Ej, teraz to z tego zrobili creepypastę faktycznie. Ja, jak ulepszyli to. Wow. Ej, jestem dumny. Tego nie było!
Wow. Nie spodziewałem się. Wow. Just wow. Jestem ewidentnie dumny, bo czegoś takiego nie było. I to, że te ściany się zrobiły czarne i ten Bendy jest inny. W chapterze pierwszym przed jego ulepszeniem, że tak powiem, ten Bendy po prostu wyjrzał tak, rozejrzał się, był jeszcze taki strasznie niedopracowany. Rozejrzał się tak i my zaczęliśmy uciekać, tylko nam właśnie podnosi się tutaj poziom tego. A tutaj wszędzie czarno, tu się leje, tu ze ścian spływa. On do nas dosłownie wyskoczył, chciał nas złapać. To było creepy, powiem szczerze, że... No nie gadajcie, że przedłużyli ten chapter. Ej, tego nie było. Zaczynam się powoli cykać, bo ja gram teraz jakby w kompletnie inną grę. To jest takie dla mnie dziwne troszkę, bo to tak jakbym widział alfę, a gram teraz w betę, no tak jakby... O, widzicie? Ej, to jest to pomieszczenie. Wcześniej to wyglądało inaczej. This will definitely come in handy. Ej, to jest świetne. Bo przecież to przejście było wtedy zamknięte właśnie i my spadliśmy tutaj. My właśnie w tym pomieszczeniu, do tego pomieszczenia spadliśmy wtedy z dołu. Boże, z góry. Zmienili to totalnie. Ja. Ej, mi się podoba. Ej, ewidentnie jakbym grał w kompletnie inną grę. To nie jest ta sama gra. No i teraz będzie pentagram. Tego przejścia, z tego co pamiętam, też się tak nie otwiera. To fajnie się zawaliło. Teraz nie wystraszcie się dźwięku. Wow. Totalnie inna gra. Totalnie inna gra. Tych takich... O Boże, totalnie inna gra, lol. Jakie to jest śmieszne grać w tą samą grę, a tak naprawdę grać w inną. Czyli że grałem w ten chapter, który znam na pamięć. Nie było tego przejścia tam. Nie było tych przejść takich zabudowanych. Spadaliśmy w kompletnie innym miejscu. W innym miejscu się tepnęliśmy, w innym miejscu szliśmy. Ta końcówka właśnie z tym, jak my padliśmy, to u Elevena, jak grał w to pierwszy raz, jeszcze zanim właśnie twórcy, że tak mieli taki rozgłos, to my po prostu upadaliśmy i był koniec chaptera. A tutaj wszedłem, jakieś kurde były przemigawki, jakiś, nie wiem, wspomnień? Coś w ten deseń? I nagle padłem, więc... Totalnie inna gra. Powiem szczerze, że jestem dumny. Jestem dumny z twórców. Naprawdę ulepszyli tą grę. Bardzo ją ulepszyli. Tak, to są fanarty. W jakimś konkursie były. I ja. Specjalne podziękowania dla... No już niech przelecą te napisy, no trzeba szanować takich ludzi.
Wow. Wow, just wow. Bo ta gra jest kompletnie inna niż się wydawała wcześniej. W sensie... Ja zauważyłem różnicę właśnie, jak oglądałem u Elevena Bendiego, to właśnie w pierwszym chapterze był inny Bendy, w drugim chapterze inny, a w trzecim jeszcze inny. Właśnie mnie to dziwiło, dlaczego te chaptery się tak od siebie różnią. I tak sobie zacząłem to tłumaczyć, że... A może to... jeden to jest to, że może twórcy nie faktycznie nie spodziewali się rozgłosu, to tego tak nie dopracowali. A B to, że... Nie wiem, ten Bendy z takiej właśnie kreatury, takiej ledwo zrobionej, że tak powiem, ledwo ulepionej, która nas goni w pierwszym chapterze, ulepił z siebie już takiego stwora w drugim, a w trzecim już nas gonił dość niezły stwór, więc tak jakby... No nie wiem. Wow. Powiem szczerze, wow. Nie spodziewałem się tego, co się tutaj stało. Jak on tak do nas wyskoczył! Jak ja się wystraszyłem! Znaczy, ja wiedziałem, że on wyskoczy, ale to było zwykle, że on takie... Nie ma go? Nie ma go? I on takie... I my zaczynaliśmy uciekać. Okej, okay. Też chciałam uciec. A tutaj nie tyle, że dwa razy straszniejszy Bendy, to jeszcze... No zawał totalny. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Na dzisiaj to by było tyle. Taki dodatkowy odcinek z Bendy. Mam nadzieję, że w przyszłości niedługiej kupię sobie następne dwa chaptery, to sobie też je przejdziemy. Jak dojdą następne, to też będę dokupywać. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. I cześć!